Witam Was tutaj, cześć, witam Awizanosz. Zapraszam Was na 30 odcinek z Cities Skylines PlayStation 4. Zaczynamy! No więc, czyli odcinki takie zadania miały być jakieś wyjątkowe. No tak też dzisiejszy odcinek bym chciał zrobić. Zaczęliśmy od rzeczy wyjątkowej. Mianowicie jest słońce. O, jakiś samolocik tam leci. To już jest coś wyjątkowego. Tutaj tą dzielnicę, nie wiem czy pamiętam, czy wszystko robiliśmy na... w ostatnim odcinku. Ogólnie fajnie, w ankietach ostatnio braliście udział, ale... Tak. Na razie żadnych ankiet nie mam przewidzianych. Co tutaj jest? Tu są biura. Tak. Nie wiem, czy to było jeszcze na odcinku. O, jasne. Chociaż... No tu można by i nawet dać. Ale tutaj są torowiska, to im damy trochę miejsc do pracy. I tu będą znowu domki. No i nic, trzeba będzie kolejną dzielnicę. Nie wiem, czy to zrobimy jeszcze na odcinku. Nie, szkoły były na odcinku. Coś tu jest jednak z nimi kiepsko. A, tutaj jeszcze to na sam koniec rzuciłem. Tym trzeba, przydałaby się szkoła. Ale jest jedna rzecz, o której zapomniałem. O tym, że telewizor lubi mi się wyłączać w trakcie nagrywania? Nie, to pamiętałem. Natomiast zapomniałem o parkach. I byśmy sobie tu jakiś wstawili. Mam dziwne i niewyraźne poczucie, że tak. Że tu to powinno być. Dobra, tu nie będzie. Jak mi teraz to jeszcze tu nie wejdzie? Nie. Weszło. Ładnie. Tak, to tu się przyda na pewno. Bo tu nic nie ma. Dalej, kolejną rzeczą z tych rzeczy będzie pad kolosal. Coś takiego. No tak, ładnie zaczęliśmy, już robi się ciemno. Standard. I może jeszcze lodowisko. Tu widzę, że wy jesteście też w jakiejś kiepskiej sytuacji. Wam damy schronisko. O ile się tutaj zmieści. Nie zmieści się tutaj. Ale to tu będzie. Tu jest przemysł. Dobra, macie. Cieszcie się. A tym po prostu damy... O, coś takiego. I tak wiem, że tutaj swojego... Mało ludzi ogólnie z tego korzysta. Ten jest w ogóle wyłączony. Ale pociągi ładnie tutaj ogólnie kursują. No bo nie ma zbytnio jak tutaj dojść. I mamy już noc. Dobrze, zobaczmy czy jakieś są problemy. Tak, są problemy z ogrzewaniem. To widzimy od razu. I te dosyć duże, bym powiedział nawet. Chyba zróbmy coś z tym ogrzewaniem. I zobaczmy, o której godzinie zacząłem nagrywać. 19:43. Powiedzmy, że do 20. Tak. O 20 skończymy. Dobra. Aha. Uj, uj, uj. Ups. To może źle znaczyć. To może być naprawdę bardzo złe. To może być tragiczne. Okej, dobra. Dobra. Widzę, że ktoś tu podwiózł, ale... Cały czas jest źle. Cały czas ktoś musi podjechać do tych dwóch. Okej, trzeba coś tu zrobić z komunikacją, żeby łatwo było tutaj dojechać, bo widzę, że tutaj jest magiel. Może po prostu można ulepszyć tą drogę. No tu widzę, że to jest... A, dobra.
To jest jedyny dojazd do tego portu. A wiadomo, że z portu chce dużo ludzi korzystać. Dobrze, póki co, póki jest ten problem. Chociaż chyba już go nie ma. No już się wydarbiamy, choć cały czas dwa jeszcze nie działają. A, no tak, bo jest już trochę cieplej. Już najgorsza godzina minęła. My tu sobie zrobimy osobną drogę. Wiem, tu już nie powinno być więcej dróg. Ale no niestety jakoś musimy ją tu rzucić. Chociażby nawet w ten sposób. To było do przewidzenia. Dobra. Jak najbardziej zakrętną bym chciał zrobić. Ale widzę, że coś mi tu nie chce. Dobra. Zróbmy tak. I później w dół. I widzę, że tu trochę jest dół. Co to jest? To jest metro. Okej. To było do przewidzenia. Dobrze, idealnym pomysłem byłoby zrobienie to w ten sposób. I teraz zrobienie tego, że to idzie pod tym. O, idealnie prawie. To tu i to tu i co to jest w ogóle? Czy tu jest ogólnie bardzo ciekawie ten system rozwiązany? Co nie znaczy, że ja jestem z niego całkowicie zadowolony. Na przykład stąd, z tego co mi się wydaje, mógłby być zjazd tu. Nie. Tu nie. Ale... Czekaj. Czekaj. Tu jest... Tu jest masakra. Dobra. Okej, czyli to jest na górze. Trzeba zjechać tak. I później... trzeba się podnieść. Dobra, jedna droga będzie zjeżdżać tu. A druga tu. Dobra, i to może jakoś trochę odkorkuje. Choć widzę, że i tak tu są problemy. Ale chyba i tak... wiem, co ich by najbardziej zadowoliło, bo tutaj oni... część już jedzie jeszcze z innej części. Okej. Kręcimy się. Dobra, co to jest? To jest metro. Dobra. Wywalmy tutaj na chwilę metro. Komunikacja podziemna. Gdzie będzie? Dobra, trzeba to jakoś tu wrzucić. To było do przewidzenia. I tego my tu nie chcemy. Okej, nie w ten sposób. Dobra, to może po prostu zjedźmy sobie tu w dół. Bym najchętniej zjechał na sam dół. I połączył się... z tą drogą? Może być w sumie. I później z tej drogi zjazd do tej. Lub od razu do tej. To jest to na zbocze. Czemu? Why? Why not? Coś mu tam nie pasuje. Widzę ewidentnie, że mu coś tu nie pasuje. I raczej się nie dowiemy dlaczego. Widzimy, czy te metry trzeba odbudować. No dobra. Powiedzmy, że jest tu taki już magiel, że nie wiem co jest co. Weźmy tylko metro, przywróćmy, bo to akurat jest ważne. Dobrze, metro sobie... A, akurat metro chyba może idealnie wrócić do tego samego. No dobrze, no to co wróciło? Tu jest nasze więzienie, właśnie nowe więzienie mi się przydało. Tutaj się wszystko ładnie rozwija. Chyba. Tak, tu już jest znowu dzielnica pełna. Na razie dzisiaj dzielnicą nie chcę się tą mieszkalną zajmować. Dzisiaj bym trochę posiedział tutaj. Bo tu mnie dawno nie było. A tu jest co robić.
Więc tak. Zaczęlibyśmy od tego, że tu musi być na pewno zjazd. Chociaż przed lądem to ja tak nie lubię robić zjazdów, bo to się równa z kropkami. Ale tutaj to chyba nie mam wyboru. Dobra. Okej, przechodziliśmy. Tak. Też przechodziliśmy. Co ja wtedy zrobiłem? No, jest nareszcie dobrze. Czyli tak, lecimy sobie w ten sposób, że tu jest tyle, że mamy czasu bardzo mało. Męczyliśmy się z tamtym na dole. Ale ogólnie to na live będziemy będzie takie rzeczy robić. Live oczywiście w weekend. Nie wiem jeszcze dokładnie w jaki weekend. Samolocie leci. Właśnie, my tu jeszcze... tak, bo jeszcze chyba tego nie mówiłem. Tutaj będzie taki park ładniutki. No, tu prąd biegnie. No, no dotąd... Tak, tutaj może być już droga. Oczywiście prąd to musi być, bo ścieki muszą być przeciągnięte. Bo inaczej zaraz nam to by siadło, a tego byśmy nie chcieli, bo jakby to nam siadło, to byłoby za przyjemnie. Dobrze. Tutaj sobie damy... tak, bo tutaj oczywiście nad rzeką to ostry handel, ostra turystyka, niezbytnio, bo tu gdzieś też bym chciał blisko lotniska zrobić hotele, nie wiem jakby je tutaj wcisnąć. Może po prostu tak, ten cały obszar dajmy jeszcze na turystów, a hotele będą, no powiedzmy, gdzieś tutaj przy tym zjeździe. Dobra. To weźmy to sobie całe, zróbmy, tak. I powiedzmy, że tu jakoś będzie ta druga dzielnica. No też taka mała, no bo jeszcze nie wiem jak będzie wyglądać, to później. Ale jakoś tak. Dobra, teraz sobie jeszcze ustawmy. To jest dzielnica turystyczna, a to jest wypoczynkowa, czyli dokładnie tak byśmy chcieli. Widzę, że już się dzień zrobił. To jest dziwne. Zazwyczaj dłużej czekam na dzień. Może tego, że jest tak przyspieszony czas. Z panego mi długo kamień milowy. I ten będzie naprawdę fajny, bo to będzie ostatni nasz kamień milowy i on prawdopodobnie będzie na live. Dlaczego na pewno wbijemy na live? Dzisiaj. Chociaż nawet może być dzisiaj. Chociaż dzisiaj to raczej bym w takie rzeczy nie wchodził. A na live to i tak bardziej bym chciał tutaj popracować nad tą jeszcze dzielnicą. Bo trzeba będzie... Dobrze, wiecie co? Pauzę sobie włączymy i na spokojnie zrobimy tą całą ładną siatkę. Nie, tutaj nie będzie już tej siatki. Tu będą tramwaje. Tak, bo ogólnie tu będą tutaj dominowały tramwaje w tych całej dzielnicy. Właśnie, może ogólnie za tą drogą będą. To jest ogólnie jakaś fajna górka. Taka trochę znikoma, ale jednak. Nie wiem, jak ktoś fajnie wykorzystał. Tylko jak ja bym chciał coś fajnie wykorzystać, to zawsze przeciwko mnie się budzi. Może tak? Nie, chyba nie. Nie ma sensu zrobić tunel. Tunel jest tylko dobry wtedy, jak jest dobry. Dobry jestem. Dobrze, tu mi kable całkowicie wywaliło. I tak, na pewno... O, gdzieś może tutaj, bo tu będzie się kończyć park, zmieniłem takie połączenie. I tu będzie w przyszłości rondo. Nie wiem na razie jakie, ale będzie. Dlatego ja tu od razu sobie zrobię... Tak, nie mogę się zdecydować, co ja tu teraz zbuduję. O, tu mniej więcej w ten sposób. Tu pogranie i tu będzie się kończyć ta dzielnica. Tu będzie się zaczynać, tam po drugiej stronie będzie się zaczynać ta dzielnica stricte... Park Raków. Tam co widzicie, to będzie ta właśnie wypoczynkowa. Będzie się tam bardziej rozwijać. Więc tą stronę pójdziemy sobie z tą. Ona tu będzie musiała mocno zakręcić.
No i tutaj sobie wjedzie. Z powrotem. Takie tu. Tu sobie ulepszymy. I stąd... Chciałbym takiej właśnie zostawiać. Takiej, że niby mogłoby być coś tutaj i jeszcze. No nie wiem jak to... Dobrze, na razie tamtą się nie zajmujemy dzisiaj. Dziś się zajmujemy głównie tą. Więc, ponieważ tam są te ścieki. I nie wiem zbytnio jak je podłączyć. Chociaż chwilowo podłączymy je w ten sposób. Wiem, że to paskudnie wygląda. O, takie tutaj słupy. I że nie będę mógł przez to nagrywać timelapsów. Spokojnie do tego czasu tutaj się już coś wybuduje. Więc tak, zacznijmy od... Dobra, od tego, żeby się budowali. To będzie już dobre. Więc... Tak ściśle przy tym to jeszcze może jakiś park wciśniemy, ale tutaj to już na pewno możecie się budować. Nie, tutaj nie. I może tutaj też lepiej nie. Na razie się wybudujcie tutaj przy lotnisku. To jest biznes. I tutaj. Ten jeden kwadrat dotąd. Tak, tu możecie się budować spokojnie. Macie fajne połączenie tutaj ogólnie z tym rondem. Więc powinniście być zadowoleni. Wspomnę tą drogę. To my sobie jakoś tu ją przyciągniemy. Może pod spodem? To jest myśl, dobra. Przyleciał jeden samolot, coś zaraz przyleci drugi. Ile osób przyleciało? 14. Ej! 59, ładnie. A i tak w ubiegłym tygodniu było 0, nie wiem co mówić. Jakieś problemy ma. Dobrze. Daliśmy im tu strefę, a ci co powiedzieli? Nie. Nie mamy zamiaru się wprowadzać do tego miasta. Ja mówię, że jednak sądzę, że to jest dobry pomysł. Macie nawet tu wodę, proszę bardzo. Tu też wam mogę pociągnąć. Halo? Tutaj są miejsca. Zostały mi 3 minuty. Proszę się streszczać. O, jasne. Chyba inaczej. Trzeba tu zrobić zjazd dosłownie. Tak, żebym tą ścieżkę mógł zrobić. No, może jakoś tak. Później pomyślimy, jak to podłączymy. Tu jest ta droga. Co z tą drogą zrobić? A, przyciągnijmy sobie pod spodem. No dobra. Domyśliłem się, że aż tak to pięknie nie będzie wyglądać. Dobra. Śmiało. Jakikolwiek, cokolwiek. Przecież widzę, że jest popyt na to. Hello. To nie ma tutaj. Naprawdę, już nawet problemów nie ma zbytnio w moim mieście. Poza tym, że zawsze im ludzi mało. No, nie rozumiem. Tego kompletnie nie rozumiem. Dałem mi to. A ci co? Nic. Dobrze, odcinek zaraz się skończy. Tylko tak. Tutaj ten pociąg mi ewidentnie psuje moje plany. Więc go wywalimy. No ma inaczej. Tym pociągiem się zajmiemy za chwilę. Czyli po odcinku. Czy tu już dojechała moja dostawa? Nie. No jasne. Dobrze, bo po co? Coś jest? Coś się może wybudowało. Wybudowywało. Nie. Po co? Dobra. No, nie to nie. O ile można. Jakby teraz mi tu krzywo zrobiło, to bym był już zły. Dobra. Tu puścimy sobie tylko autobus, aby już jakoś tutaj jeździł. Chociaż coś dzisiejszego odcinka by było.
Tak. Tutaj już nic nie będziemy, bo tu może coś jeszcze się powstanie. Tak, tutaj taka fajna droga, która wjeżdża, nie wiadomo jakim prawem i w ogóle o co chodzi. Tak samo będzie tutaj. O, tak pięknie. Tak. Oczywiście damy wam tu, budujcie się tutaj, naprawdę. Ludzie kiedyś przyjdą, was polubią. Może nawet tutaj ludzie się pojawią. Proszę bardzo, włączymy ci tutaj wodę, ci podciągniemy. Już, masz wodę. Prądy też ci podciągniemy. Ale te prądy tutaj... O, coś akurat się budowało. Czy może tu coś łaskawie się zaczęło budować? No nie no. Czy ten może nie jest jakoś podłączony z żadną drogą? Czy tu może już nic nie wolno budować? Dobra, czekajcie, zrobimy crash test. Zobaczymy, czy cokolwiek tu się może wybudować. Może jakieś lagi tam się zrobiły, czy cokolwiek, no nie wiem. To nie jest normalne, żeby nic się nie budowało w takim miejscu. Ale to jest te rondo, no tak. No dobrze, no i puścimy autobus, który będzie jechać tu. Ja się wcale nie spieszę. To było dobre. Ale nie, nie tu. Nie w tym mieście. Tutaj. Tutaj. Tu. Tu. Tutaj. Ale zakręcona ta dola. No, puścimy tutaj. Tędy, tędy. Tutaj coś jeszcze było, tak? No, coś tutaj jest. Aha. To coś jest długie. I czy to jest najkrótsza droga, jaką możemy? Chyba tak. Chyba tutaj już przystanku nie damy, tu jeszcze im damy jeden. No i żeby podwozić tutaj ludzi pod pociągi. Odcinek nie mam tego pojęcia, jeden trwa. Ale autobusy dojadą tutaj za maksymalnie ileś lat. Tego, aby przyspieszyć to wszystko i było wszystko pięknie i czadowo. Proszę, macie. Może stąd jakiś autobus by wyjechał, chociaż wątpię w to szczerze. Pewnie już wyjechały. Ale zobaczymy. Pewnie stąd wyjeżdżają. Nie. Stąd też nie. To gdzie mogłyby bliżej wyjechać? Tu? Nie. Ej no. Serio? Czekaliście na to? Dobra, nieważne. Co? Jeszcze mi powiesz, że... Serio? Musiałem to postawić, żebyście się tu zaczęli budować? No, ja nie mogę. Dobrze. Takim miłym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Ja podczas nagrywania live'ów... live'ów. Timelapse'ów to jeszcze ładnie uściśle, żeby to wyglądało, zrobię ten tunel. No i do zobaczenia w kolejnym moim materiale. Jeśli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, no to kliknijcie subskrybuj i dzwoneczek. Ja się z wami żegnam. Cześć i jeszcze timelapse.